Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu laptop klienta Vostro, Dell Vostro 3550. Po zalan, nie działa klawiatura. Laptop został zalany już jakoś wcześniej, no ale klawiatura działała, tak więc klientka nie robiła sobie z tego większej biedy. No, aż w końcu przestała, tak jak to zazwyczaj bywa po takim zalaniu. Coś tam zaczęło korodować i tyle. No dobra, wymieniamy klawiatura. Przyszła mi kilka minut temu, leży obok mnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał demontaż tego. Widzę, że laptop ogólnie jest dosyć zaśmiecony w środku. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. Na baterii już samej jest sporo takich syfków. No nic, zobaczymy. Trzeba go obejrzeć, z której strony najlepiej by zaatakować. Nie jest dostęp z góry. Tak więc powinno pójść łatwo i bezproblemowo. Tu nie ma oznaczeń. Niektóre śrubki są od klawiatury, ale wydaje mi się, że pod klapką już będą. Ja sprawdziłem jeszcze przed chwilką, jak widzieliście, jak działają te zatrzaski, są fajne, elastyczne, tak więc myślę, że nie będzie większego problemu z demontażem. Gdzie ja mam magnesik? Więc może jest namagnesowany. Nie, no nie widać żadnych śrubek do klawiatury. Tak więc zabierzemy się delikatnie za podważanie.
profili utworzonych na tym systemie niestety jest potrzebne hasło, tak więc nie sprawdzę klawiatury, powiedzmy tam w notatniku, ale widzę, że wszystkie znaki wchodzą, tak więc nie ma problemu. Tak więc komputer będzie za chwilę do oddania. I to było na tyle. Obejrzeliście wymianę klawiatury w laptopie Dell Vostro 3550 po zalaniu. Dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i łapki w górę. Dzięki, do następnego.